Konio lat 12, artysta rewiowy z Pomorza i Kaszub, człowiek, który wygrał wybory miejsc przystanku autobusowego nocnej linii 415 w Kartuzach. Jednostka ludzka, która wygrała także wybory na najbrzydsze niemowlę roku 80. Nieślubne dziecko Koziołka Matołka i Edyty Górniak. Człowiek, który w internecie prowadzi program muzyczny dla umuzykanionych hydraulików pod kryptonimem 4 kaloryfery i Świat Opery. Kochani, jestem zachwycony, że mogę pozdrowić tak wspaniałą socjetę, jaką jest bez wątpienia kolektyw wypełniający zlot Silly Venture 2010. Mam tutaj tę wspaniałą szpiegowską maszynę, dar narodu bułgarskiego dla bratniego narodu polskiego. Jestem pewien, że na niej agenci Stasi rozpracowywali tak słynną powieść jak Nasza Szkapa, jak Anielka, jak powieść Karusek. Wiem, że trzymam w ręku arcydzieło myśli technicznej i że wynalezienie Atari to była największe wydarzenie w dziejach ludzkości od czasu wynalezienia koła, żarówki, zlewozmywaka, od czasu nakręcenia serialu M jak Miłość i od czasu, gdy słynny artysta rewiowy Stachurski wyemigrował do Ruandy, aby tam nagrać swoją epokową płytę pod kryptonimem Nawet w Ruandzie Stachurskiego znają i w kalesonach hity śpiewają. Żegnam się z wami optymistycznym przesłaniem metafizycznych poetów Pomorza i Kaszub. Gdy Atari jest na scenie, to szaleje podniecenie. Gdy Atari przystępuje do akcji, każdy z nas dostaje pozytywnych wibracji. Jak powiedziała moja nieco stuknięta koleżanka Toda Elektroda, gdy widzę Atari odloty, spadają mi galoty. Pamiętajcie, piękna jest Warszawa, piękny jest też Kraków, ale najpiękniejszy zawsze talerz flaków. Porzuć krowę, porzuć prosie, bo najlepiej jest w kosmosie. Please wait. Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony kolega doktor Jarek Janiszewski, zwany także Elvisem Północy, ginekolog tapicer, który zakłada spirale i obija tapczany wejście od podwórza. Pozdrawiam wszystkich uczestników genialnego zlotu Silly Venture 2010. Można się całować. Wolno wkładać sobie ręce w strefy intymne. Wolno wkładać sobie język do ucha. Wolno szeptać sobie do ucha słodkie słówka. Jeżeli ktoś z was będzie chciał poderwać kolegę, wystarczy wyszeptać do ucha. Kolego, prosty wiersz, na górze róże, na dole gnój. Dzisiejszej nocy będziesz mój. W związku z tym pozdrawiam wszystkich osobników, zwłaszcza tych, którzy kochają to urządzenie. Komputerek Atari. Na tym tworzyli genialni artyści z okresu muzyki noworomantycznej, między innymi zespoły Spandau Ballet i Ultravox. Moja matka także nagrała na tym komputerze słynny utwór Zgadnij kotku, co mam w środku. To mówiłem ja, kolega doktor. Zapamiętajcie mnie, dzisiaj ta noc przejdzie do historii. Żarty się skończyły. Uwaga! Przesłanie dla wszystkich tych, którzy są kompletnie przegrani. Ich opuściła kobieta, których ojciec zmienił płeć i tańczy na wietnamskiej restauracji. Jest ci smutno, zrób ryjek.